Dzień dobry. Tworzę te filmiki o historii black metalu w Polsce i to mnie gdzieś tam nakręca do tego, że sam sobie często, gęsto wracam i słucham tych pozycji, które bardzo z tamtego czasu lubię. No, oczywiście generalnie do nich wracam często, ale teraz jeszcze częściej gdzieś tam, bo jestem trochę tym wszystkim też nakręcony. Postanowiłem, że archiwum będzie teraz, no może nie każde najbliższe, ale akurat to tak wypadło, że będzie właśnie poświęcone jednej z tych bardzo, bardzo ważnych, a dla niektórych może nawet najważniejszej, ale dla mnie jednej z najważniejszych płyt tamtego okresu. No po prostu zaraz wszystko będzie jasne. Zapraszam. W zasadzie wszystko jest jasne od początku, no bo przecież jest opis filmu i miniatura i tak dalej, więc wiadomo, nie, żadna to tajemnica, że dzisiaj będę mówił o pierwszym albumie Christ's Agony, Unholy Union. No i mówiłem o tym, że to jest już we wstępie, że to jest jedna z najważniejszych płyt, dla niektórych najważniejsza może nawet, albo na przykład też można to na to patrzeć inaczej, jedna z najlepszych płyt Christ's Agony, a dla tak, znam takich, dla których najlepsza. Dla mnie jedna z najlepszych, no ale nawiązałem do mojego cyklu o black metalu polskim, no i tam mówiłem, że Unholy Union to pierwszy pełniaczek black metalowy na tych ziemiach. No i tak, i to jest ta chyba najważniejsza kategoria, w której Christ's Agony i Unholy Union wygrywają wszystkie zawody u nas w kraju. Choć to oczywiście nie zawody, no ale wiemy, o co chodzi, tak? No więc ten pierwszy pełniak, mityczny już trochę, z 93 roku, Unholy Union, czyli kozioł, wszędzie jest kozioł. No i ta okładka zresztą jest piękna, powiem wam. I to jest w ogóle też ciekawa sprawa, bo ta okładka, ona już od samego początku w zasadzie chodziła w różnych wersjach. Bo ta płyta na początku została w ogóle wydana w różnych wersjach. Ja na przykład mam najnowsze wznowienie tutaj ze sobą, które jest bardzo ładne i tutaj należą się wydawcy brawa. Fajnie, bo jest w jewel case. No i na przykład na tym wznowieniu okładka wygląda tak. Można by pomyśleć, że to jest jakaś już dzisiejsza wariacja na temat tej oryginalnej okładki, którą teraz tutaj widzicie. I ta oryginalna okładka to jest Carnage Records. No i tutaj mamy kasetę i CD. Z tym CD są różne historie, bo ja też powiem szczerze, ja mówiłem o tym CD w filmie, w pierwszej części historii polskiego black metalu. Ktoś tam mi zwrócił uwagę, że to CD nigdy nie wyszło. No nie wiem, ja widziałem zdjęcia tego CD. Szczerze powiem, że ja też go nie pamiętam z tamtych lat. Pamiętam doskonale kasetę, bo taką kasetę zresztą miałem, dokładnie to wydanie z Carnage Records. Tego CD nie kojarzę, więc nie dam sobie głowy obciąć, ale jak się wchodzi na Discogs, to ono tam jest i są nawet jego zdjęcia. Także może było, może nie było. Ja mówię wtedy, w tamtych latach nie żyłem CD-kami, powiedzmy sobie szczerze, raczej kasetami i jeszcze przez dobrych kilka lat. Ale i ta okładka, jak widzieliście, jest troszkę inna. Zresztą dużo bardziej mi się też podoba, powiem szczerze, od tej nowszej. No i ta ze wznowienia wygląda tak, ale to nie jest tak, że to jest jakaś nie wiadomo dzisiejsza wariacja, tylko proszę bardzo, tutaj teraz widzimy okładkę z Baron Records, a kaseta z Baron Records to też jest 93 rok, płyta CD 95, tak, Baron Records. No, czyli też można powiedzieć pierwsze wydania w zasadzie, no i bach. A ta okładka już jest inna i praktycznie tak jak tu. No, dobra, to mamy to. Zresztą ta okładka chodziła w różnych, faktycznie się pojawiała w różnych kombinacjach kolorystycznych, także, ale jej zamysł, jej pierwotna idea i jej serce jest cały czas to samo, czyli jest tutaj głowa kozła. Tak, cztery utwory, co jest raczej niewielką ilością, ale to są cztery bardzo długie utwory i cały ten album trwa 52 minuty. To naprawdę dużo. Klasyczny skład, czyli Cezar, wiadomo, Asz i Żurek.
I to chyba taki skład, który mi się wydaje dla Christagon był najlepszy, natomiast no wiadomo, że w tym zespole zawirowania personalne były częste, gęste, no tutaj niestety Cezar, który muzykę tworzył wspaniałą, no jeśli chodzi o to, to nie zawsze to wychodziło jak należy, czyli ta współpraca z innymi muzykami to delikatnie mówiąc nie do końca wychodziła. Wszyscy wiemy, jak to w pewnym momencie się skończyło, czyli kolega laptop. Ale kolega laptop kolegą laptopem. Natomiast to, co w 90-tych latach, szczególnie w tym okresie do 96 roku zrobił Christagony, no to jest po prostu mistrzostwo. Za to należą się medale, za to należą się laury i brawa. I to ogromne brawa. A Unholy Union było pierwszym rozdziałem wielkiej, wspaniałej trylogii albumów, które no, myślę, że bardzo mocno gdzieś tam zdominowały te wczesne lata, pierwszą połowę lat 90., no i już też w jakimś stopniu drugą. Generalnie lata 90., no myślę, że to był taki bardzo mocny, bardzo mocna pieczęć na tym polskim podziemiu, te trzy albumy i Unholy Union to otworzył. Nie możemy oczywiście zapominać o demówkach, które też były przecież bardzo, bardzo dobre i to one zapoczątkowały ten charakterystyczny i nietypowy styl Christagony. No bo musimy sobie powiedzieć szczerze, ja nawet znam ludzi, którzy nie klasyfikują wczesnego Christagony jako black metal. Czyli mówię o demówkach i właśnie chociażby o Unholy Union. Przy Demonset to już trochę inaczej na to patrzą. No przy Moonlight to wiadomo, że są skłonni od razu przyznać, że to black metal. Ja na przykład uważam, że Christagony od samego początku gra black metal. Tylko to jest troszkę inny black metal niż przyjęło się uważać. My często patrzymy na black metal z perspektywy Norwegii, która zrobiła bardzo dużo dobrego, ale też trochę zepsuła, bo nasze postrzeganie. Bo bardzo wielu ludzi utożsamiając ten black metal z tym norweskim brzmieniem, z tą falą zimna z północy w latach 90. zapomina, że wcześniej, zanim ta w ogóle fala norweskiego zimna przyszła, to black metal grało się trochę inaczej, nawet wtedy nie do końca jeszcze określało się to mianem black metalu, często mówiło się o tym dark metal. Czasami też tym black metalem było coś, co można by nazwać wypadkową metalu lat 80., takiego klasycznego, riffowanego metalu, gdzieś tam podchodzącego pod jakieś trasze czy defy, właśnie z jakimiś brzmieniami już black metalowymi. I taką według mnie właśnie wypadkową jest ten stary Christagony, który siedzi mocno na riffach, i to takich klasycznych riffach, i to też słychać na Unholy Union. Tam potem im później będzie z tą twórczością, tym będzie tego mniej. Ale tutaj na Unholy Union słychać nawet czysto takie, wiecie, rasowo-metalowo-traszowo-metalowe riffy momentami. Ale jest to według mnie album black metalowy jak najbardziej, taki dark metalowo, black metalowo, okej, z pewnymi elementami death metalu. To trochę tak jak Dark Throne, Blaze in the Northern Sky, który muzycznie też można by powiedzieć, że nie jest w pełni black metalem, bo nie jest, sam Fenris przyznał, że nie jest. Że jest tam jeszcze trochę tych pozostałości death metalowych z ich pierwszego okresu twórczości, ale takiego okresu twórczości na przykład Christagony nie miał. Christagony nigdy nie grał stricte death metalu. Christagony według mnie od początku grał black metal. Tylko właśnie ten troszkę inny, stary Samael, wiecie, tego typu rzeczy. To są takie sprawy, że to się gdzieś zagubiło w ogóle patrzenie na to w ten sposób, właśnie przez to, że ta Norwegia wbiła z takim impetem, z taką siłą i automatycznie od tamtej pory wszyscy myślą, że tylko to jest black metalem, a nie jest, bo tak naprawdę bardzo wiele innego grania też black metalem według mnie jest. I tak jest w przypadku Christagony. No i tutaj mamy cztery takie bardzo długie hymny. Cztery długie, gęste hymny, które są przepełnione akcentami właśnie takiego starszego grania stricte metalowego. Są przepełnione diabłem, są przepełnione niesamowitymi wokalami. Tutaj naprawdę Cezar pokazuje klasę, jeśli chodzi o wokale, bo one są zróżnicowane, one są bardzo ciekawe. Aranżacyjnie to nie jest jakiś super bogaty album, ale z drugiej strony złapałem się ostatnio na tym, słuchając go, że też on w ogóle nie nudzi. Te kompozycje są przecież bardzo długie, po 10 minut, albo nawet więcej przecież.
Desire, jaki to jest cudowny utwór, proszę Państwa. Albo ten ostatni, 14-minutowy gigant po prostu, no to jest wariactwo. Natomiast tam się tyle dzieje, ale te aranże są proste tak naprawdę. Tylko, że one, jest tego dużo, to się zmienia. Chłopaki świetnie potrafią zbudować klimat. Tutaj Cezary miał taką rękę do tej muzyki, że to jest w ogóle szok, co on na początku robił. Te trzy albumy, Christ Agon i pierwsze, to jest po prostu no, arcydzieło. I tutaj to słychać, jak on po prostu potrafi zbudować te emocje bardzo prostymi środkami. No bo wiecie, no tu jest, wchodzi prosty riff. Do tego wokal, jakaś bardzo subtelna, ale charakterystyczna i zapadająca w pamięć melodia. Dziękuję, załatwione. I diabłem to śmierdzi na kilometr, a przy okazji słucha się tego po prostu wyśmienicie. No i tak tutaj jest ze wszystkim. Cały ten album, okej, to jeszcze nie jest według mnie takie mistrzostwo jak dwójeczka, ale ten, zresztą one są trochę inne, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, bo ten jest dużo bardziej wysmarowany smołą, dużo bardziej gdzieś tam z tego kociołka bulgoczącego siarką wychodzi i jest jednak z większych głębin. Demon's Head już jest taki trochę bliżej powierzchni, aczkolwiek, no tamto są w ogóle, no, ale dobra, nie dzisiaj, dzisiaj nie jest czas Demon's Head, tylko dzisiaj jest czas Unholy Union. No i tak słuchając tego Unholy Union, można sobie pomyśleć, jasny gwint. Przecież to był 93 rok, a musimy pamiętać, że 93 rok to jest wydanie tej płyty, czyli gdzieś tam to wcześniej musiało przecież zostać nagrane, skomponowane, powstać w głowie Cezara. I jasny gwint, jak on wtedy, jakie on rzeczy wtedy tam wyczyniał w tym Christ Agony. Że ten zespół, naprawdę, że ten zespół gdzieś tam nie wypłynął dużo szerzej, dużo dalej, dużo jakoś, wiecie, bardziej na świat, to jest niesamowity w ogóle jakiś temat, ta historia Christ Agony, bo to był wielki zespół. Ja się nie boję tego słowa. W pierwszej połowie lat 90. to był jeden z największych polskich zespołów metalowych. Metalowych, nie mówię black metalowych. Metalowych. Ja myślę, że w pierwszej połowie lat 90. to obok Vadera i Kata, to Christ Agony to była największa potęga w ogóle metalu w tamtym czasie w Polsce. No, więc bardzo, bardzo szkoda, że gdzieś ta katrieria tak się potoczyła, a z drugiej strony ja też nie jestem jakimś, wiecie, zwolennikiem tego, że black metal na stadiony. Nigdy tutaj nie byłem tego zwolennikiem i nie będę. Dlatego no jest jak jest, mamy te albumy, cieszmy się nimi. I cieszmy się Unholy Union, bo warto ten album znać, warto go słuchać, warto go po prostu wielbić i czcić, bo taki Christ Agony już nigdy nie wróci. Taki Christ Agony już nigdy potem nie wrócił zresztą, no bo Demon's Head, choć dla mnie lepszy, to jednak był trochę inny album, a Moonlight tym bardziej, no a wszystko co później to już w ogóle, więc Unholy Union jest jeden jedyny w swoim rodzaju, bardzo gęsty, bardzo mroczny, bardzo momentami przypominający trochę Grecję gęstą, starą, bardzo ciężki momentami, ale cały czas niesamowicie przesiąknięty diabłem, piekłem, siarką i kozłem oczywiście, i tym ikonicznym kozłem, który jest na okładce, moi drodzy. No. Satan, I have burned my eyes. Dziękuję. Do następnego.